środę zadebiutowałeś w barwach Podbeskidzia w meczu pucharowym z Zawiszą, dziś zadebiutowałeś w Ekstraklasie. Poprzednie spotkanie było udane dla Podbeskidzia, to niestety nie. No tak jest, jak w pierwszej połowie oddaliśmy, tak jak z Zawiszą zresztą, Bydgoszcz pola przeciwnikowi. Wiedzieliśmy, jak mamy grać. Trener nas uczulał, że będą grali kontratakami na zawodników z przodu. No i tak nam strzelili dwie bramki bodajże. W drugiej połowie próbowaliśmy odrabiać straty. Udało nam się to częściowo, ale potem znowu taki głupi błąd i przegraliśmy dzisiaj to spotkanie. Strzeliłeś dzisiaj swoje pierwsze dwie bramki w barwach Podbeskidzia w tym sezonie. Ty wszedłeś w drugiej części, to ty poderwałeś zespół do walki, ale jak widać po pierwszej części gry, po pierwszej słabej części gry to nie wystarczyło. No tak, nie wystarczyło. To nie wiem co się stało w pierwszej połowie. W drugiej połowie sme ruszyli do przodu, wyglądało to dużo lepiej. Brakowało tej bramki, a jeszcze sme sobie strzelili sami to czwartą. Co powiedzieć z tego? Powiedzieliśmy sobie w szatni, przecież piłka jest w grze i nie takie mecze i nie na takim poziomie można, i historia zna takie przykłady, można odwrócić. I byliśmy naprawdę bardzo blisko, bo jakbyśmy policzyli, to byliśmy w polu karnym przeciwnika, przypuszczam, w drugiej połowie 20 parę razy, gdzie przeciwnik był ze 3 może razy, ale taka była też taktyka. Ale mieliśmy swoje sytuacje i mogliśmy doprowadzić do remisu, a kto wie, jakbyśmy jeszcze mieli jeszcze czas, co by się stało, bo to by był szok dla gospodarzy, ale zdobyliśmy sobie bramkę, bo tak trzeba to nazwać. Niewiele brakowało, aby ten twój debiut w Ekstraklasie w Borowach Podbeskidzia był właśnie udany. To ty z Robertem Demianem weszliście w przerwie i poderwaliście zespół do walki. Dwie bramki Roberta i mogło się skończyć dużo lepiej. Takie mieliśmy zadania. Myślę, że się z nich wywiązaliśmy. Spaliśmy drużynę troszkę, bo wiadomo, przegrywaliśmy 3-0. No ale nie udało się. Razem wszyscy przegrywamy i musimy się podnieść w meczu ze Śląskiem u siebie, bo tak dalej być nie może. To trzeba się wziąć do pracy. Jest w piątek i następny mecz, aby wszystko zrobić, żebyśmy wygrali ten mecz.